Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Reskin, witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak naprawić buga związanego właśnie z zatrzymaniem czasu oraz z tym, że nie możemy również spać, także bez zbędnego przedłużania pokazuję wam, jak to zrobić. Słuchajcie, na początku jeszcze wam powiem, co to w ogóle jest za bug. Ten błąd generalnie powoduje to, że nie jesteśmy w stanie zmienić pory dnia oraz tak naprawdę się przespać. Ten błąd pojawia się w momencie, kiedy prześpimy się dokładnie w tej bezpiecznej strefie w regionie Trinity. Więc jeżeli osoby, które mają taki błąd, prawdopodobnie tutaj po prostu się położyli. Tak, jest to oczywiście tutaj to łóżko i jest to jedyne miejsce, które tak naprawdę ten bug powoduje. Więc jeżeli mogę wam doradzić, to po prostu unikajcie tego miejsca do momentu pojawienia się nowej aktualizacji, która ten błąd naprawi. U mnie oczywiście zegar i łóżko działa, natomiast powiem wam, jak to również naprawić. Słuchajcie, są na to dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest tak naprawdę ukończenie nowej gry plus i rozpoczęcie kolejnej. Dzięki temu po prostu gra się, że tak powiem, zresetuje i będziecie mogli już normalnie wtedy korzystać z łóżka oraz wasz czas również się naprawi. Natomiast jeżeli chcecie naprawić ten błąd w obecnej nowej grze plus, to jedynym wyjściem jest tak naprawdę ukończenie misji Podwójne Kłopoty, oczywiście w regionie Hauntfield. Osoby, które mają jeszcze tą misję do zrobienia, to mogą dzięki niej sobie ten błąd naprawić. Po prostu wystarczy, że ukończycie tą misję i wtedy zegar powinien wrócić do normalności oraz będziecie mieć możliwość przespania się oczywiście każdej z kryjówek. Natomiast jeżeli ktoś już zrobił tą misję i dalej ma ten błąd, to niestety, ale będzie musiał przejść całą nową grę plus ze zbugowanym zegarem oraz łóżkiem i dopiero w następnej nowej grze plus będzie mógł z tych rzeczy skorzystać. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten poradnik wam pomoże i dzięki niemu odbugujecie właśnie swój zegar, bo wiem, że bardzo dużo osób ma z tym problem i bardzo dużo komentarzy również się na ten temat pojawiło, także zrobiłem właśnie tutaj taki krótki poradnik, żebyście wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Także słuchajcie, to tyle ode mnie na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli możecie, to oczywiście zostawcie proszę jakiś ślad tam na dole. Dziękuję również wszystkim wspierającym tutaj za chęć wsparcia i pomoc w rozwijaniu mojego kanału. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach, także wyczekujcie i słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia.